możliwość kreowania pewnej rzeczy. Jakiej rzeczy? Wyroku. Wyroku. Natomiast... No tak, bo po pana koncertach, młodzież szła rozgrzebywać groby. Och, to i mordować zwierzęta. A nie, nie, nie. Ale przecież, no dłużej nie ukrywajmy, pan jest satanistą. Tak, ale też kata nikt nie oskarżył o rozkopywanie grobów. Nikt też nie śmie oskarżyć kata o propagowanie idei, w zgodzie z którą ci młodzi ludzie poszli na grób i rozkopywali groby. Dziennikarze uznali te działania jako satanistyczne. Kiedy raz się wywołał tego rodzaju demona, to już on później pokutował. To on zaowocował. Oczywiście. To on zaowocował. I został powielony człowieka. Oczywiście. W tej chwili odbył się proces w Legnicy. Właśnie satanisty, który zabił człowieka. Żeby złożyć go w ofierze. Wszystkie książki o diable zostały napisane przez ludzi przeciwników satanizmu, a ludzi kościoła. Jeżeli w tych książkach można wyczytać, że najlepiej stać się satanistą, gdy utoczy się troszkę krwi z ciała dzieci, w związku z tym ci młodzi ludzie współcześnie, chcący stać się satanistami, rozumią satanizm jako utuczenie krwi. Nie ma takiej idei satanistycznej. Ale ja bym chciała trzymać się jednak konkretów. A więc idźmy znowu na ten cmentarz. Dobrze. Gdzie niszczy się groby. Tak. Odprawia się czarne msze. Tak. Czy pan czuje się za to odpowiedzialny? Ani jota, ani na jotę. A czy pan brał udział w takiej Oczywiście, że nie. Przecież zaraz. Ktoś, kto bierze udział w czarnej mszy, nie może być od razu posądzony o satanizm. Uczestnikiem czarnej mszy może być też chrześcijanin. Ale chyba zdaje pan sobie sprawę, że pana wielbiciele właśnie takie msze organizują. Ale to nie wynika z działalności czy mojej. Zespół nie propaguje tego rodzaju idei. Też nie, satanizm... śpiewając Biblię szatana, Laweyato, pan nie propaguje tej idei? Nie, absolutnie. Tam szatan w Biblii Laweya, tuż to personifikacja. Dla Laweya szatan to alegoryczna postać, który odrzucił poddaństwo dla proklamowania własnej niezależności od tego wszystkiego, bo nie chce propagować satanizmu. Lawej nie propaguje żadnych czarnej mszy, nie propaguje zabijania zwierząt. Lawej wychodzi z założenia, że jeżeli dzieci i zwierzęta są jedynymi istotami, które są nieskażone, że tak powiem, cywilizacją, w której się odzwierciedla życie w swoim w pełnym wymiarze, toż tu są naturalni magowie. Satanista nie zabije zwierzęcia. To dlaczego sataniści zabijają zwierzęta? Albowiem część młodzieży lub te niektóre grupy przyjęły za satanizm to wyraz satanizmu, który był propagowany przez ludzi kościoła. Dobrze, a co pan w takim razie propaguje? Miłość bliźniego? Miłość do zwierząt? Widzi pani, miłość do bliźniego tak, ale nie każdego. Satanizm ma swoją morfologię moralną. Jednakże ona wypływa z założeń związanych bardzo silnie z naszymi instynktami. Satanista jest zdolny tak do miłości, do nienawiści również. Miłość dla przyjaciół, dla ludzi, a nienawiść którzy dla kogo? Dla wrogów, dla ludzi, którzy weszli na naszą ścieżkę. A więc proces w Legnicy. Sataniści zamordowali również w Krakowie kilka lat temu Niemca. Sataniści w ofierze, taki satanista chciał złożyć swoje dziecko. Żona się nie zgadzała, więc zabił żonę. To co to są za ludzie? To są ludzie wprowadzeni w błąd. W błąd wprowadzeni przez literaturę chrześcijan. Myślę, że ci ludzie w ogóle nie czytali żadnej literatury. Być może. Ale chodzili na pana koncerty. Być może. Natomiast na moich koncertach nie sądzę. Ja myślę, że koncerty kata są pod ścisłą kontrolą. Kontrolą różnych władz. Teraz wy.
Proszę. Ile w imageu zespołu jest wpływów pana i członków zespołu, a ile zabiegów menedżera? Od sztuki się wymaga inscenizacji, przedstawienia. Być może forma nawet psychodramy w przypadku Kata, gdzie młodzi ludzie muszą poczuć inność. Dom, rodzina, sprawy, prawda, ziemskie. My tu chowamy w kąt, tutaj jest teraz zabawa i ta zabawa musi owocować jakiś rodzaj ekscytacji, jakiś rodzaj wielkiego przeżycia. Tego się od sztuki wymaga. I więcej sztuka tego zawiera, tym lepiej. Ale psychodrama musi mieć jakiś finał. I tym finałem ma być co? Nie, no, tym finałem w przypadku młodzieży metalowej jest forma katarzys, oczyszczenia. Oczyszczenia z różnych rodzajów frustracji. Czyli to wszystko jest takim wrachowanym, wystudiowanym spektaklem, każdy koncert Kata? To znaczy generalnie profesjonalizm jakiejkolwiek sztuki. I od początku tak było? To tak nie jest. Twórca spotyka się przede wszystkim swoim własnym umysłem. Czyli satanizm jako taki jest tylko i wyłącznie przykrywką? Nie, to nie jest żadna przykrywka. To o co chodzi? Z jednej strony mamy do czynienia z pełną inscenizacją, więc gdzie są te emocje, zwłaszcza ze strony pana i pana kolegów na scenie? Otóż by trzeba było być na koncercie, żeby spytać się, gdzie właściwie te emocje są. No właśnie, gdzie? Trzeba być na koncercie. Uczestnik takiego koncertu wyraźnie wskazuje na to, że z sceny emanuje jakaś, prawda, wielka siła, którą on przyswaja. A czy pan zdaje sobie sprawę z posiadania tej siły? Czy jest zamierzona ta siła? W tej skali siły nigdy nie jestem w stanie obliczyć. To nie jest przeliczalne. To zapytam się inaczej. Czy pan manipuluje ludźmi, którzy przychodzą na koncerty? Oczywiście, że nie. Ze względu na to, że przede wszystkim z koncertu wypływa muzyka. Tekst jest bardzo słabo słyszalny. Więc o co chodzi? O spektakl, za który płaci odbiorca, czy o coś więcej? Każdej religii można przypisać, każdej formie działalności człowieka można przypisać tą istotną wartość, którą nikt współczesny nie neguje. Pieniądz, pieniądz, jeszcze raz pieniądz. Natomiast my poszukujemy, ludzie poszukują na pewno wartości. Ludzie jej nie znaleźli. 2000 lat świadczy o tym, że jej nie znaleźli. Czyli pan chce zasugerować nam, że wszelkie zło, które robią sataniści z pana twórczością i z twórczością innych grup, właściwie za dużo wspólnego nie ma. Czy ja dobrze zrozumiałem? Z moją na pewno nie. Ale że dopuścimy błąd rozumowania, jest możliwe niezrozumienie mojej sztuki. Ja mam pytanie takie, czy sądzi pan, że to jest kwestia tylko błędu w zrozumieniu, czy pan jako człowiek, który wychwala szatana... Tak. Jest pan uśmiechnięty, życzliwy dla nas, mówi pan spokojnie, nie ma pan jakichś dziwnych zachowań, więc to jest taki, można by powiedzieć, próba satanizmu z ludzką twarzą. Tylko czy nie sądzi pan, że może być błędem taka próba sprzedawania swojej takiej bardzo miłej, ciepłej, życzliwej, rozwijającej osobowość idei szatana w środowisku, dla którego satanizm i szatan jest właśnie tak odczytywana, że słuchają pana utworów, a potem bardzo konkretnie dzieje się zło. To więcej powiem.